Jest nie niedziela, ale jest zielona poświata, a temat dzisiejszego odcinka jak najbardziej pasuje do spiskowych teorii. A oznaczać to może tylko jedno to są spiskowe teorie. Dodatkowe, albowiem w ostatnią niedzielę, a w zasadzie pod materiałem, który w ostatnią niedzielę był opublikowany w ciągu 48 godzin, udało Wam się wbić 5000 tysięcy łapek w górę, za co bardzo mocno dziękuję i się odwdzięczam, a dziękuję tym bardziej, jeżeli wyłączacie dla mnie bloka, żebym mógł zarobić sobie parę złotych na swojej pracy, a jeżeli dołożycie kanał wideoprezentacji do whitelisty, to jestem już w ogóle dozgonnie wdzięczny. Przypominam też o udostępnieniach i komentarzach. To wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj pokontynuujemy wątek zła, jakie rzekomo coraz bardziej zbiera się, otacza i infiltruje Watykan, czyli państwo kościelne. Ta infiltracja ma powoli zaczynać być coraz bardziej jawna i, przed, i przejawiać się również w bardzo silnej symbolice, jaka wokół państwa kościelnego i na terenie samego państwa kościelnego się. Znajduje, czy też jest umieszczana. Nie tak dawno temu, też w nie niedzieli, czyli dodatkowej spiskowej teorii, rozmawialiśmy sobie o tym, jak wygląda budynek, w którym papież udziela audiencji, i że bardzo sy mocno, symbolicznie nawiązuje on do symboliki węża, a w zasadzie szatana, który węża. Postać przyjął, a także dziwnej sytuacji, w której to papież na Soborze oddawał cześć, tak mówią zwolennicy tejże teorii, bóstwu, które nie było bóstwem bynajmniej katolickim, tylko pogańskim, czego przecież pierwsze przykazanie zabrania. Dzisiaj natomiast dowiadujemy się, że w Rzymie konkretnie u wejścia do Koloseum, a więc bardzo bardzo niedaleko Watykanu postawiono pomnik Molocha. Moloch jest to bóstwo, które było wyznawane m.in. przez kananajczyków, fenicjan i Kartagińczyków. Zresztą ono jest tam w ramach wystawy o Kulturze kartagińskiej pod tytułem Kartagina nieprzemijalny, e, przepraszam, Kartagina nieśmiertelny mit. Tyle tylko, że Moloch jest kimś, a w zasadzie czymś zdecydowanie więcej niż tylko jakieś tam starożytne bóstwo. Moloch to bóstwo wybitnie. Krwawe, któremu ówczesne ludy składały tak zwane ofiary całopalne z dzieci. Mówiąc krótko rodzice, którzy uważali, że potrzebują wsparcia molocha, lub byli wyjątkowo oddanymi wyznawcami, palili żywcem swoje dzieci na ołtarzu w kształcie figury tegoż właśnie. Molocha, często też krzywdzone były w ten sposób dzieci porywane przez kultystów. Co bardzo, bardzo ciekawe, Moloch przetrwał do naszych czasów w kulturze i w tym w kulturze masowej, i ten Moloch, który znajduje się w tym momencie w Koloseum i mówi o tym, że jest nieśmiertelnym mitem, a to znaczy, że powróci, a może jego kult ma powrócić, ten że właśnie Moloch, ta jego figura nie jest figurą przypadkową, jest figurą wybitnie znaczącą wybitnie szczególną zupełnie inną od tych które znamy z bardzo bardzo starych rycin jest to moloch wyglądający dokładnie tak jak na bardzo ważnym filmie jeśli chodzi o warstwę symboliczną jest to film Kabiria film z 1914 roku czarno-biały niemy Stworzony przez Masona, 33 stopnia, bardzo dziwnego człowieka, oddającego się bardzo dziwacznym praktykom, a film ten, cóż tu dużo mówić, przedstawia wraz z tą właśnie figurą, bardzo dziwną i obrazową scenę. Która przedstawia, powiem tak bardzo eufemistycznie, jak to rodzice chcący dostać błogosławieństwo Molocha, skazują swoje dzieci na straszny los, a w zasadzie pokazuje 100 dzieci, które są tak bardzo ogłupione przez ówczesną propagandę, w tym wypadku propagandę religijną, które same chętnie spłoną żywcem ku tegoż właśnie bóstwa. Moloch obecny jest w Biblii w wielu miejscach, bowiem Moloch to bóstwo, które starożytne, które szczególnie mocno kazał zwalczać Bóg Jahwe, czyli Bóg, po prostu Bóg z dużej litery. On Izraelitą nakazał, tak ogromne zwalczanie kultu Molocha, że mieli oni likwidować całe społeczności, które temu kultowi się oddawały. Wydaje się, że bóg Jachwe, który oczywiście nie zgadzał się na to, żeby ktokolwiek czcił jakiekolwiek inne bóstwa, to mamy w pierwszym przykazaniu, ale szczególnie mocno uważał kult Molocha za zły i taki, jaki Pojawić się nie powinien. Moloch znajduje się również we współczesnej demonologii i jest jednym z bodajże dziesięciu najwyższych demonów, do których kultyści także dzisiaj zanoszą modły, nie wiem jak to nazwać wołania, próbują ich przyzywać, paktują z nimi po to, by dostać jakieś rzeczy. I Moloch demon od Molocha e, Boga Starożytnego, czy też Bóstwa Starożytnego, za wiele się nie różni, cały czas żąda bardzo um, podobnego kultu, bardzo podobnego, podobnej formy składania mu ofiar. Tyle tylko, że teraz nie udaje Boga, tylko Wprost mówi, że jest demonem, lub może inaczej, jak to woli, wyznawcy, współcześni wyznawcy uważają go za demona, a nie za Boga. No i miejmy nadzieję, że poza gadaniem sobie, no, nie są w stanie spełniać takich obrzędów, jakie miały miejsce w starożytności, a jak możemy znaleźć w czeluściach internetu jeszcze kilkadziesiąt, kilkaset lat temu przeróżni kultyści w różnych paskudnych miejscach robili. I teraz taki pomnik Molocha w imię multikulturalizmu, w imię różnorodności, w imię szanowania przeróżnych wartości staje uwrót do koloseum i w ramach wystawy, która mówi o nieśmiertelności, o nieśmiertelności mitu, a mit jest również legendą, mit jest również Częścią kultu, czegoś, co bardzo, bardzo mu blisko do wierzeń, do religii, a więc staje na czele wystawy, która sugeruje, że ten moloch powróci. I miejsce, w którym się to wszystko znajduje, wydaje się również być symboliczne, albowiem Koloseum było cyrkiem było miejscem, w którym rzemianie Doznawali uciechy, w którym władcy starożytnego Rzymu dostarcali rozrywki pospólstwu, po to, by to pospólstwo nie zadawało za dużo pytań i robiło to, co możni tamtego świata kazali. Ale także Koloseum to miejsce uświęcone krwią pierwszych chrześcijan. To mm, tutaj czy tam. W Koloseum Chrze pierwszych chrześcijan rzucano lwom na pożarcie. To tam robiono przeróżne makabryczne rzeczy z udziałem chrześcijan, po których ci chrześcijanie odchodzili już do Boga, wcześniej cierpiąc bardzo duże katusze. W związku z tym jest to, mimo że oczywiście nie jest to miejsce święte, nie jest to miejsce sakralne, niemniej jednak jest to miejsce dla chrześcijan bardzo ważne, dla takiej bym powiedział swoistej martylologii chrześcijańskiej. I tam teraz staje Bóg, czy bo, bóstwo starożytne, tak bardzo znienawidzone przez Boga Jachwę i sugeruje, że się odrodzi. A w zasadzie, że nigdy nie umarło, że jego kult nigdy nie umarł. Czy może być coś jeszcze bardziej symbolicznego? O tym porozmawiamy za chwilę, najpierw jednak przypomnę to, co jest bardzo, bardzo ważne. Spiskowe teorie, które właśnie oglądasz, jest to seria rozrywkowa. Spiskowe teorie przedstawiam tak, jak one są przedstawione w internecie. Linki do źródeł w opisie. To, co robię, to dodaję od siebie analizę logiczną, podkreślając jednocześnie, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Kochani moi, może zacznijmy sobie od poczytania, kim był Moloch. Może powiem to właśnie, może to przeczytam, a nie będę próbował rozmawiać, um, mówić do Was z głowy, bo tu będzie bardzo dużo cytatów z Pisma Świętego, a bardzo dobrze zostało odpowied. Udzielona odpowiedź na pytanie, kim był Moloch, na stronie God Questions, więc po prostu to przeczytam. Oczywiście, link znajduje się w opisie. Fenicjanie byli luźno zorganizowanymi grupami ludzi zamieszkującymi Kanan, dzisiejsza Libia, Syria i Izrael. Pomiędzy 1550 a 300 rokiem przed Chrystusem, a więc przed naszą erą, dodatkowo oprócz seksualnych rytuałów, cześć oddawana molochowi obejmowała również składanie ofiar z dzieci lub przeprowadzanie dzieci przez ogień. Droga ognia, jak nazywali to yy, ówcześni ludzie, polegała mniej więcej na tym, że dziecko sobie żyło, dziecko znajdowało się w płomieniach i było już po dziecku. Także przeraźliwa, przeraźliwa rzecz. Żywcem oczywiście, wszystko żywcem. Uważa się, że moloch był, gigan, był gigantyczny, metalowy posąg w postaci człowieka z głową byka. To jest bardzo, bardzo ważne, bo ten moloch, który tam stanął, to jest inne wyobrażenie molocha. To z filmu stworzonego przez masona. To też jest bardzo, bardzo ważne. Eee... Każdy posąg miał dziurę w brzuchu i wyciągnięte przedramiona, które tworzyły niejako rampę do dziury w brzuchu. Ogień był rozpalany w lub dookoła posągu. Zwykle w tym brzuchu, jeśli oczywiście był w. Dziecko było kładzione na ramionach, posągu lub w dziurze w jego brzuchu. Gdy para złożyła w ofierze ich pierworodne dziecko, wierzyli, że Moloch zapewni im e, dzięki temu finansową przyszłość dla rodziny i przyszłe dzieci. Czyli Bóg pieniądz. Wyobrażacie sobie coś takiego? Dla pieniędzy? Bożek Moloch nie był znany tylko w Kananie. Monolity z północnej Afryki zawierają grawerunki MLK, czy MLK, często pisane mlk mr lub MLKDM, co może oznaczać ofiara z baranka i ofiara z człowieka. W północnej Afryce moloch był znany pod imieniem Kronos. Kronos emigrował do Kartaginy w Grecji, a jego mit rozwijał się i stał się tytanem oraz ojcem Zeusa. Moloch występował równocześnie z Balem lub czasami go zastępował. Pomimo, że słowo Bal było używane również na określenie jakiegokolwiek bożka lub władcy. W Księdze Mojżeszowej 12 Abraham opowiadał y Odpowiedział na Boże powołanie i przeniósł się do Kananu. Pomimo, że ofiary z ludzi nie były powszechne w mieście Abrahama Ur, było jednak dobrze znane w jego nowym kraju. Bóg poprosił Abrahama, aby złożył w ofierze jednego syna Izaaka. 1 Księga Mojżeszowa 22,2. Jednak Bóg wyróżnił się od bożka Molocha, w przeciwieństwie do rodzimych kanenejskich bóstw. Bóg Abrahama brzydził się ofiarami z ludzi, to jest bardzo ważne. Bóg nakazał Abrahamowi, aby uwolnił Izaaka i nie czynił Mógł krzywdy, zapewniając baranka w jego miejsce. Jeden Księga Mojżeszowa, 22,13. Bóg użył tego wydarzenia, aby zilustrować to, w jaki sposób On sam pośle swego Syna, aby zajął nasze miejsce. Ponad 500 lat po Abrahamie, Jozue prowadził Izraelitów przez pustynię, aby posiedli ziemię obiecaną. Bóg wiedział, że Izraelici są niedojrzali i łatwo porzucą kult i cześć uwielbienia jednego prawdziwego Boga. 2 Księga Mojżeszowa 32 zanim, Izraeli, Izraeli, zanim Izraelici wkroczyli do Kananu, Bóg ostrzegł ich, aby nie brali udziału w oddawaniu czci Molochowi. 3 Księga Mojżeszowa, 18:21. I wciąż powtarzał, aby zniszczyli te kultury, które czciły Molocha. Słowo klucz: Zniszczyli te kultury, które czciły Molocha. Całe kultury miały być zniszczone według Boga Jachwa. Izraelici nie przyjęli tego ostrzeżenia do serca. Zamiast tego zaczęli oddawać cześć Molochowi. I włączyli go do własnej tradycji. Nawet Salomon, najmądrzejszy król, zaczął pociągnięty przez, został pociągnięty przez ten kult i zbudował ołtarze, na których czczono bolocha i inne bóstwa, jeden księga królewska 11,1 do 8. Uwielbienie Molocha pojawiło się na wzgórzach. 1, 1 Księga królewska 12,31, jak również w zwąskiej dolinie przy Jerozolimie nazywanej doliną chinną Druga królewska 2310. Pomimo sporadycznych działań, pogobojnych króli, kult Molocha nie został zniszczony aż do wygnania Izraelitów do Babilonu. Mimo że babilońska religia była. Panteistyczna i charakteryzowała się astrologią i wróżbiarstwem, nie zawierała ofiar z ludzi. Zobaczcie, a to wygląda na to, że naród wybrany tak trochę flirtował i to tak bardzo. W jaki sposób rozproszenie Izraelitów w wielkiej pogańskiej cywilizacji sprawiło w końcu oczyszczenie ich kultu z fałszywych bóstw. Gdy Żydzi powrócili do swojej ziemi, odnowili swoje oddanie Bogu i dolina Hinnom znowu została zmieniona w miejsce spalania śmieci oraz ciał kryminalistów po wykonanej egzekucji. Jezus użył tego miejsca jako obrazu wiecznie palącego się ognia, pochłaniającego niezliczone ludzkie istnienia, aby opisać piekło. Gdzie ci, którzy odrzucają Boga, będą wiecznie płonąć. Ewangelia Mateusza, 10, 28. Także jak widzimy, kult Molocha to jest. To jest bardzo, bardzo. No, niefajna rzecz, że się tak wyrażę. Przydajmy też sobie z Wikipedii, co jest napisane o Molochu. Moloch, molech lub moletch ktoniczne bóstwo fenickie i kananejskie. Nazwa wywodzi się od hebrajskiego melek, król, bóg. Na się jest grmoloch. Identyfikowany z Adra melechem. Tak jak jemu, molochowi miało składać ofiary z dzieci. Wzmianka o nim pojawia się w Biblii. Czczony był pod y, po, postacią byka średniowieczna demonologia uznaje Molocha za jednego z demonów. Faktyczne istnienie Boga o imieniu Moloch w wierzeniach mieszkańców starożytnego Kananu jest wciąż banane. To jest bardzo, bardzo ważne. Um, Moloch w Starym Testamencie. Księga kapłańska 18.21. Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha. Przypominam, że to przeprowadzenie to jest takie bardzo, bardzo um, bym powiedział, um, eufemistyczne określenie na zabicie tego dziecka w męczarniach. Nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego Ja jestem Pan. Księga Kapłańska 22-5 Mów do Izraelitów Ktokolwiek spośród synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedli, osiedli się w Izraelu da jedno ze swoich dzieci Molochowi będzie ukarany śmiercią Jachwe się nie pierdzielił a dzisiaj pomnik Molocha stoi bardzo blisko Watykanu tam na piechotę się idzie bardzo, bardzo krótko, w miejscu, w którym chrześcijanie oddawali życie za swoją wiarę. Miejscowa ludność ukamienuje go, tego kto zrobi to swojemu dziecku. Ja sam zwrócę oblicze swoje przeciwko takiemu człowiekowi i wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. Jeżeli miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze swoich dzieci Molochowi i nie zabije go, to ja sam zwrócę oblicze przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy uprawiają nierząd z Molochem. Królewska 23 do 10. Splugawił też i Tofet, które było w dolinie syna Hennonmowego, Oby więcej nikt nie przewodził syna swego ani córki swojej przez ogień ku czci Molochowi. Księga Jeremiasza 23, 60, 32, 65. I zbudowali wyżyny bala w dolinie Ben-Himnon, aby ofiarować y, swych synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie poleciłem im tego, ani mi na myśl nie przyszło, by można czcić coś tak odrażającego i doprowadzić Judę do grzechów. Ale były również starsze wzmianki. Księga Jeremiasza 7-31 i zbudowali w wyżynę y, Tofet w dolinie Ben-Himnon aby palić w ogniu swych synów i córki, czego nie nakazałem i nie przyszło mi nawet na myśl. Tak. Moloch w średniowieczu. Jak inni bogowie, inne demony wspomniane w Biblii, Moloch dołączył do średniowiecznej demonologii jako książę piekła. Czerpał on przyjemność z wywoływania u matek napadu płaczu e, poprzez porywanie ich dzieci. On to robił, czy jego kultyści to robili? Według XVI wieku, yy, XVI wiecznych demonologów, siła Molocha jest większa w grudniu. Prawdopodobnie motyw porwania dzieci był zainspirowany tradycyjnym poświęcaniem ich Molochowi. Starożytni yy, podgrzewali posąg aż do czerwoności. Następnie zbierali noworodki i umieszczali je między rękami statuły, patrząc jak się spalają. Wyobrażacie sobie takie bestialstwo własnym dzieciom? I to jest ten moloch. Nic dziwnego, że w źródłach możemy znaleźć takie oto zdania. Inicjatywa władz rzymskich wywołała szok w chrześcijańskiej społeczności Włoch. Włoska strona katolicka Lafe de Cu, to nie jestem w stanie tego wymówić, pisze: My, chrześcijanie, jesteśmy teraz zmuszani do wypowiadania modlitw potępiających, ponieważ ten pogański moloch jest zrobiony przez Boga w Starym Testamencie, jest e, zabroniony przez Boga w Starym Testamencie. Proszę, mówcie modlitwy zadośćuczynienia przyjdzie na tę wystawę przyjdzie na tą wystawę z wodą święconą i egzorcy, egzorcyzmowaną solą czytajcie psalmy i litanie o wypędzeniu złych duchów oczywiście całość tego fragmentu znajduje się w opisie, link do strony co jest bardzo ciekawe, w innych miejscach internetu można znaleźć informację, że były próby były próby, aby ludzie tam przychodzili i próbowali kropić tego mlocha wodą święconą, próbowali tam się modlić, ale nie do molocha, tylko w intencji tego, żeby to przepadło. No i jak myślicie? Jaka była reakcja? No, nie trudno się domyślić, że ludzie ci nie zostali ciepło przyjęci, zostali przyjęci jako ksenofobowie, którzy boją się tego, co obce. Jako zaściankowcy, i że się tak wyrażę, zostali bardzo, bardzo źle potraktowani. Tak. To jest jeszcze i tutaj będzie, jest, jest ciekawe. To jest czytanie ze strony inne medium, tak jak poprzednie te, poprzedni fragment też. Najważniejsze jest to, że statua Molocha nie została wykonana wcześniej, ale najwyraźniej została dostarczona z wielkimi zaszczytami z Muzeum Kinematografii Mole Antonellina, bardzo dziwnego budynku zbudowanego w XIX wieku. Statua wykonana jest z pustego brązu jako dekoracja filmu Kabiria z 1914 roku, o którym już mówiłem. Jedna ze stend filmu pokazuje, ja w jakiś sposób, posługując się tym posągiem, kapłani poświęcali dzieci Molochowi. Ten manekin z brązu nie jest całkiem atrapą i funkcjonował tam jakiś rodzaj pieca. Tak, moi kochani. To nie jest atrapa, to nie jest manekin. To jest funkcjonalne urządzenie do krzywdzenia dzieci. Film Kabiria został nakręcony przez włoskiego reżysera Giovanniego Pastrone, który zajmował się często techniczną stroną problemu. Czasem czysto techniczną stroną problemu. Ze scenariuszem, ze scenariuszem słowami hymnów kapłańskich, projektami świątyń i posągów pomógł mu książę Monte książę Galajse i hrabia Gabriel de Antunizo, mason 33 stopnia, e, trzymający Mussoliniego na pasku, tak tu jest powiedziane. Na podstawie tych regali można zgadnąć, że tak zwany manekin, w cudzysłowie Molocha jest wykonany z naturalnej skali i wszystko jest zrobione tak, jak być powinno. Jedną z najbardziej szokujących scen tego filmu jest wielka e, świątynia Molocha, gigantyczna, Trój, trójgłowa głowa, czyli taka głowa, jakby z trzema, z trzema twarzami, z ustami, jako wejście do niesławnej świątyni. Do, na klatkach filmu widać około 100 małych dzieci, które są gotowe umrzeć jako ofiary złego Boga Molocha. I to w tej świątyni pełnej kultystów ciemnej strony zaangażowanych w rytuał. Widać tam gigantyczny posąg czy dlatego Boga Molocha, który jest teraz wystawiony przy wejściu do Koloseum. Pomnik Molocha pozostanie w nowej lokalizacji do 29 marca 2020 roku. Tak, moi kochani, to już kolejny symbol, kolejny symbol Chyba można wprost powiedzieć zła, który znajduje się w bardzo bliskim otoczeniu Watykanu. Czy jest to przejaw dzisiejszych czasów, czy jest to coś więcej? A może dzisiejsze czasy są przejawem tego, kto tak naprawdę rządzi tym światem i tylko przestaje się kryć i wystawia coraz więcej symboli? Co na ten temat myślicie, bardzo proszę, piszcie w komentarzu. Będzie mi też miło, jeśli dacie łapkę w górę oraz udostępnicie ten materiał. Pozdrawiam. Dobranoc.